Der Spiegel o inwazji na Ukrainę. To, co robi Putin, to atak na całą Europę Der Spiegel. To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę. Stało się to, czego wielu obserwatorów obawiało się od dawna. Władimir Putin ogłosił operację wojskową na Ukrainie. A zaledwie kilka minut później za tymi słowami poszły czyny, pisze w czwartek rano portal tygodnika Spiegel. To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę. Putin potrzebuje dawnej zimnowojennej linii frontu, ponieważ podnosi ona jego kraj do rangi supermocarstwa. Ale nawet jeśli nazywa on Ukrainę plus kolonią plus USA, mocarstwa europejskie nie powinny przeoczyć faktu, że to właśnie one są prawdziwym zmartwieniem Putina, pisze Spiegel. Ukraina graniczy z kilkoma krajami Unia Europejska oraz z Rosją. Jej zwrot ku Europie musi być zagrożeniem dla Putina, czytamy w tekście. Putin postrzega Stany Zjednoczone jako podzielone, a Unia Europejska jako osłabioną pandemią i wieloma innymi problemami. Europejczycy nie powinni jednak popełniać błędu patrzenia na siebie przez okulary Putina, podkreśla portal. Europa jest silna. To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę. Ataki mogą jednak zmobilizować siły. Putin może nie doceniać Europejczyków, ale oni sami w żadnym wypadku nie mogą tego robić.